Witam wszystkich na moim kanale. Chciałbym zaproponować poradnik taki dla bardziej zaawansowanych graczy, może już nie takich do podstawowych, jak moim zdaniem najlepiej sobie wyszkolić żołnierzy w Enlisted. Poradnik jest tylko przeznaczony dla graczy, którzy będą grali w wersję darmową. Pierwszą rzeczą, którą wybieramy, to jest tylko jedna nacja. Ja wybrałem Niemców w inwazji o Normandię. I będziemy na podstawie tych Niemców pokażę, jak mniej więcej szkolić tych załogantów. Szkolę żołnierzy w ten sposób, że żołnierzy specjalistycznych, czyli inżynierów i tam innych, czyli tutaj mamy, zobaczmy, jakich tu mamy tych żołnierzy, bo gunnerów maksymalnie na level 4, ze względu na to, że potem oni będą mieli wyższy tier żołnierzy, czyli lepszy oddział dostaniemy wraz z upływem kampanii. I potem, bo jeżeli, dlatego ich przerabiam tylko na maksymalnie 4 level, bo potem, jeżeli bym ich już teraz przerobił na 5, nie będę mógł ich zamienić na lepszych żołnierzy tieru na przykład 2, czy tam snajperów tieru 3. Resztę żołnierzy przerabiam na tropersów z maksymalną gwiazdką 3. Można i 4, no ale ja na razie przerabiam maksymalną gwiazdkę 3. Którzy później mi posłużą do ulepszania, maksowania żołnierzy, których będę miał z wyższych tierów. Od razu odradzam na początku przerabiania wszystkich na 5 level, bo potem będziecie narzekać, że o, mam wyższy tier żołnierzy, dostałem nowy oddział, wyszkoliłem, ale nie mogę ten. Jeżeli gracie darmowo, to trzeba wszystko niestety przemyśleć. I tak w ten sposób sobie, jeżeli dostaję jakichś żołnierzy, wchodzę w logistykę, kupuję tutaj tych żołnierzy i ich potem przerabiam na tropersów. Jeżeli są tam jednogwiazdkowi, czy tam dwugwiazdkowi, na przykład tak jak tutaj mam na przykład w tym, już momencik, tu mam, dostaję na przykład gościa z miotaczem ognia, no to niestety trzeba tam przerobić, wbić mu tą jedną gwiazdkę. Łatwiej tą jedną gwiazdkę wbić niż 4 i potem sobie zamienić go na tropersa. No to chyba wszystko w poradniku. Nie wiem, myślę, że w miarę zrozumiale to powiedziałem. Pozdrawiam wszystkich, dzięki za uwagę i do zobaczenia.